Otwieram obrady 10. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Witam serdecznie wszystkich Państwa, ale nim przywitam zebranych gości, Radę i Zarząd, chciałbym wszystkich uczestników obrad sesji poinformować, że obrady Rady Powiatu Bartoszyckiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informacje te podają, wypełniając dyspozycję artykułu 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenia o ochronie danych. Bardzo serdecznie witam Wysoką Radę oraz zarząd na czele z panią starostą Elżbietą Zabłocką oraz wicestarostą Pawłem Wójcikiem i witam zebranych gości. Po raz pierwszy na naszej sesji Rady Powiatu jest wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pan radny Marek Chyl. Witamy serdecznie. To jest były starosta Lizbarski po sąsiedzku. Także bardzo serdecznie cieszymy się, że pan przybył. Myślę, że zapraszamy kiedyś na komisję, żeby nam pan poopowiadał troszkę o pieniądzach z sejmiku, z samorządu i pomógł nam je pozyskać. Liczymy na to. W związku z tym, że dzisiejsza sesja ma jeden z punktów dotyczących informacji o edukacji w naszym powiecie, witam serdecznie dyrektorów, których wymienię. Witam pana Zbigniewa Pietrzaka, naczelnika Wydziału Oświaty i Polityki Obywatelskiej. Witam serdecznie panią Annę Jurgielewicz, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Bartoszycach. Witam serdecznie pana Jerzego Dziemiańczyka, dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 imienia Kresowiaków w Bartoszycach. Witam panią Monikę Szpura-Kazimierczuk, dyrektor Zespołu Szkół Podstawowych nr 2 imienia Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach. Jest z nami także pani Małgorzata Stankiewicz, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszycach. Nie mamy dyrektorów z Górowa i ze specjalnego... O, jest. Bardzo przepraszam, bo jak sprawdzałem, to pani nie było. W związku z tym pani Dorota Lipkiewicz, dyrektor Zespołu Szkół w Gorowie Ławeckim. I chyba to wszystko. Także tu dziękuję dyrektorom jednostek oświatowych. Witam serdecznie panią dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, panią Brygidę Adamaitis, pana Karola Łomeckiego, dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. Jest z nami także młodszy brygadier Piotr Kowalski, którego serdecznie witam. Witam także osoby organizujące naszą sesję. Jest pani Urszula, jest pan mecenas. Serdecznie wszystkich witamy. Po powitaniu sprawdzamy kworum. Bardzo proszę o sprawdzenie kworum. Dobrze, proszę jeszcze. Pan Marcin i pan Adam jeszcze, bo są obecni. Dwóch osób nie ma dzisiaj. Pan Marcin, jeszcze pan Adam Ołtakowski, tak? Już jest, dobrze, bardzo dziękuję. Informuję Wysoką Radę, że możemy podejmować uchwały. Będą one podjęte zgodnie z prawem. Porządek obrad. Proponowany porządek obrad. Mieliśmy już otwarcie, stwierdzenie prawomocności, ustalenie porządku, to będzie za chwilę. Przyjęcie protokołu obrad 8 i 9 sesji Rady Powiatu. Piąty punkt, informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. Potem jest punkt pod nazwą blok oświatowy. Siódmy, dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach i mamy następujące projekty uchwał. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2024-2037. Uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2024. C. Określenie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat bartoszycki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. D.
nawiązania współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw, e, powiatowego programu działań na rzecz poprawy warunków życia osób z niepełnosprawnościami w powiecie bartoszyckim na lata 2024-2030, f, wprowadzenie zmian w uchwale, matka jaka to liczba jest, L, 89, tak? Przez 426 przez 2024 Rady Powiatu z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku. Ósmy punkt, sprawy różne, zamknięcie obrad 10 sesji Rady Powiatu, punkt 9. Czy do porządku obrad są jakieś propozycje zmian, czy zarząd proponuje coś zmienić? Nie widzę, nie słyszę, w związku z tym proszę o przegłosowanie porządku obrad. Głosujemy. Coś z głosowaniem? Coś mam problem? Dobrze, dobrze, momencik. Spokojnie. O, już mamy. Kto jest za? Wszystkie głosy za. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do punktu 4. Przyjęcie protokołu obrad 8 i 9 sesji Rady Powiatu. Protokół był wyłożony w Biurze Rady. Jeśli nie ma żadnych uwag, uznajemy, że protokół został przez Wysoką Radę przyjęty. I punkt 5. Panią Starostę zapraszam. Informacja z posiedzeń zarządu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. Szanowni Państwo, w powyższym okresie zarząd obradował na trzech posiedzeniach. To jest w dniach 4, 9 oraz 21 października, na którym podjęto następujące uchwały. Uchwała nr 18/49/2024 z dnia 4 października 2024 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uzgodniono przedłożony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Górowo i Ławeckie, obejmującego część nieruchomości Nowa Wieś i Ławecka. Uchwała nr 18/50/2024 z dnia 4 października 2024 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego imieniem Kawalerów Maltańskich, przepraszam, w Bartoszycach. Uchwała nr 18/51/2024 z dnia 4 października 2024 roku w sprawie udzielenia upoważnienia osobie pełniącej obowiązki kierownika jednostki organizacyjnej powiatu do czynności prawnych związanych z prowadzeniem jednostki powiatu i pani Justynie Łyszkiewicz, pełniącej obowiązki Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach, udzielono upoważnienia do dokonywania wszelkich czynności prawnych związanych z prowadzeniem Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach w granicach zwykłego zarządu. Uchwała nr 19/52/2024 z dnia 10 października 2024 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach. Termin składania dokumentów w postępowaniu konkursowym mija 25 października. Wykonanie uchwały 8/56/2024 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 30 września 2024 roku. Uchwała nr 20/53/2024 z dnia 21 października 2024 roku w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny od Gminy Miejskiej Bartoszyce. Nieruchomości przeznaczone zostaną na poprawę zagospodarowania i obsługi nieruchomości przyległej zajętej na siedzibę Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 imieniem Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach. Tradycyjnie w okresie przedsesyjnym Zarząd Powiatu na swoich posiedzeniach zajmował się również sprawami związanymi z przygotowaniem materiałów pod obrady dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do pani starosty? Nie widzę. W takim razie dziękuję bardzo, pani starosto. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku posiedzenia.
blok oświatowy. Został przygotowany materiał przez pana naczelnika Wydziału Edukacji, który jest spory, można powiedzieć. Ktoś się napracował, ponad 70-stronicowy. Proszę w takim razie o zabranie głosu przez pana naczelnika Zbigniewa Pietrzaka. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, pani starosto, Wysoka Rado. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przedstawiana jest Radzie Powiatu zawsze do 31 października i ja ten obowiązek chcę dopełnić, przedstawiając właśnie państwu informację. Ona w swojej formie i przekazie będzie odbiegać od tych wszystkich dotychczasowych. W związku z tym, że w zadania oświatowe wszedłem dopiero w połowie roku kalendarzowego, dlatego też musiałem przyjąć jakiś punkt odniesienia. A więc dyrektorzy szkół i placówek oświatowych naszego powiatu otrzymali arkusz analizy placówki, który został opracowany o przepisy prawa oświatowego oraz o wytyczne czy też punkty zawarte w regulaminie wynagradzania. I dyrektorzy mieli obowiązek, no może nie źle to powiedzieć, możliwość wypowiedzenia się w poszczególnych wskaźnikach, które są w tym regulaminie zawarte. Dokonałem podsumowania wniosków, analiz, rekomendacji wszystkich czynników składowych po kolei, potem łącznie. Nie będę państwu przedstawiał całego raportu, informacji. To jest informacja, ponieważ jest ona dosyć obszerna i myślę, że wykorzystam tylko fragmenty tej informacji, które powinny dać państwu w miarę pełen obraz, jak wyglądała oświata w minionym roku szkolnym. Chcę zaznaczyć, że określenie, które w tym informacji występuje, krytyczne, nie oznacza krytykowania, tylko jest to sposób podejścia i wskazania różnicy między tym, jak jest, a tym, jak być powinno. Proszę się nie doszukiwać tutaj jakichś negatywnych, bo tu nie ma żadnych negatywnych konotacji. Starałem się, ażeby wyciągnąć z dotychczasowej sytuacji oświatowej w powiecie wnioski, opracować rekomendacje. Po co? Po to, żeby w oświacie zadziało się lepiej. Na ile to mi się udało, ocenicie państwo sami. Starałem się to zobiektywizować, także proszę posłuchać. Niniejsze opracowanie zawiera także informacje na temat sytuacji organizacyjnej, finansowej i dydaktycznej we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat bartoszycki. W przygotowanej informacji wykorzystano analizy wewnętrzne, sprawozdania, informacje przedłożone przez dyrektorów oraz z arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych. Dialog między powiatem jako jednostką samorządu terytorialnego i prowadzonymi przez nią szkołami i placówkami oświatowymi to jeden z kluczowych elementów dobrostanu oświaty. Pokazanie wyzwań stojących przed powiatowym systemem oświaty, przyjętej strategii wobec tych wyzwań i podjętych działań jest jednocześnie zaproszeniem wszystkich zainteresowanych środowisk do rozmowy i wymiany doświadczeń w tym obszarze. Podsumowując, należy zaznaczyć, że poza nakładami na szkoły w przeliczeniu na jednego ucznia ważne są również indywidualne wyniki osiągane przez uczniów, takie jak wybitne osiągnięcia sportowe, artystyczne i naukowe, na przykład laureaci olimpiad przedmiotowych. Opisanie stanu oświaty nie jest możliwe bez systematycznego gromadzenia i analizowania wielu informacji i danych dotyczących organizacji i efektów kształcenia oraz sposobów zarządzania i finansowania oświaty.
Które z nich są kluczowe dla podniesienia jakości i efektywności powiatowego systemu edukacji? No to pytanie spróbuję odpowiedzieć w tej informacji z realizacji zadań oświatowych, bazując na analizie danych za rok szkolny 2023-2024, przesłanych przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych. W opracowanej informacji uwzględniono satysfakcję z szkół, placówek. Przeprowadzono analizę, przepraszam, uwzględniono specyfikę szkół i placówek. Przeprowadzono analizę otrzymanych informacji. Poddano wnioski i rekomendacje mające na celu poprawę obecnej sytuacji. Dokonano uogólnień i obiektywizacji. Dużo uwagi poświęcono wynikom egzaminów zewnętrznych. Wyniki egzaminów zewnętrznych są obiektywnym, chociaż dość wybiórczym miernikiem umiejętności uczniów i nie są pozbawione wad. Po pierwsze, testy, arkusze egzaminacyjne nie mierzą wielu ważnych umiejętności, których szkoła uczy. Oprócz wyników ważnym jest, aby nasze szkoły uczyły zaangażowanych, świadomych i tolerancyjnych obywateli, którzy doceniają nie tylko naukę, ale także sztukę, szanują siebie i innych, środowisko naturalne, są zdrowi i sprawni fizycznie, potrafią działać w grupie, uczyć się przez całe życie i dawać sobie radę w niesprzyjających okolicznościach. Te obszary pracy szkoły nie podlegają testowaniu, mimo że bezpośrednio wpływają na nasze życie i jego jakość. Zabiegani rodzice chętniej angażują się w obronę interesów swoich dzieci niż w konstruktywną współpracę ze szkołą. Nauczyciele oczekują stabilnej i dobrze opłacanej pracy, dyrektorzy stabilności przepisów i zabezpieczenia środków finansowych dla swoich szkół i placówek, radni szukają oszczędności budżetowych, a organ prowadzący ma za zadanie znaleźć kompromis zadowalający wszystkie strony. Podsumowując, należy zaznaczyć, że poza nakładami finansowymi na szkoły, placówki, w niniejszej informacji opisane zostały wszystkie obszary funkcjonowania szkół i placówek oświatowych naszego powiatu w odniesieniu do obowiązujących przepisów. W opracowaniu w znacznym stopniu wsparto się na informacjach przekazywanych przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych, a tworząc tę informację chcę zachęcić radnych, społeczności lokalne, dyrektorów, rodziców, a także organizacje pozarządowe do jej lektury i podjęcia dyskusji w oświacie w naszym powiecie. Tyle tytułem wstępu. Proszę Państwa, w tej chwili chciałbym przedstawić Państwu opis oświaty w powiecie bartoszyckim w roku szkolnym 2023-2024. W zasadzie przyjąłem, że w 15 punktach będę formułował i wnioski, i analizy, i rekomendacje po to, żeby poszczególne części tej informacji były spójne ze sobą. A więc opis stanu oświaty. Po pierwsze, wyniki edukacyjne powiatu, czyli egzaminy maturalne, są znacząco poniżej średniej wojewódzkiej, wskazując na systemowe problemy. Szczególnie słabe wyniki z przedmiotów ścisłych na poziomie rozszerzonym sugerują poważne braki w metodyce, bądź mogą sugerować poważne braki w metodyce nauczania. Po trzecie, brak spójności w raportowaniu i zarządzaniu informacjami utrudnia efektywne zarządzanie oświatą. Po czwarte, modernizacja placówek jest nierównomierna, pogłębiając różnice w jakości kształcenia. Piąte, nieefektywne wykorzystanie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli wskazuje na brak strategii rozwoju kadry. Szóste, znaczące różnice w kosztach kształcenia między placówkami sugerują nieefektywne zarządzanie zasobami. Siódme, nierównomierne rozłożenie specjalistów między szkołami prowadzi do zaniedbań w zakresie wsparcia uczniów. Ósme, brak jednolitego systemu opieki medycznej w szkołach naraża uczniów na nierówne traktowanie. Dziewiąte. Niskie zaangażowanie rodziców, szczególnie w szkołach zawodowych, utrudnia proces edukacyjny. Dziesiąte. Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących zastępstw doraźnych świadczy o problemach w zarządzaniu kadrą i placówką. Jedenaste. Brak spójnej polityki innowacji pedagogicznych hamuje rozwój nowoczesnych metod nauczania. 12. Niewystarczające wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych pogłębia nierówności.
13. Niska zdawalność egzaminów zawodowych wskazuje na niedostosowanie kształcenia do potrzeb rynku. 14. Brak długoterminowych wizji rozwoju w części placówek utrudnia planowanie strategiczne. I 15. Nieefektywne wykorzystanie godzin pozalekcyjnych i dyrektorskich ogranicza możliwości rozwoju uczniów. Co w takim układzie możemy zrobić, żeby było lepiej? Otóż potrzebna nam jest wizja rozwoju na poziomie powiatu. Ona jest bardzo ważna z kilku powodów. Po pierwsze, strategiczne planowanie pozwala na długoterminowe planowanie i określenie kierunków rozwoju edukacji w regionie. Po drugie, dostosowanie do lokalnych potrzeb umożliwia uwzględnienie specyficznych potrzeb i wyzwań edukacyjnych naszego powiatu. Po trzecie, efektywne wykorzystanie zasobów pomaga w optymalnym rozdzielaniu środków finansowych i zasobów ludzkich. Czwarte, poprawa jakości kształcenia wyznacza cele i standardy, które przyczyniają się do podnoszenia poziomu edukacji. Piąte, koordynacja działań zapewnia spójność działań różnych placówek oświatowych na terenie powiatu. Szóste, reagowanie na zmiany umożliwia elastyczne dostosowywanie się do zmian demograficznych, gospodarczych i społecznych. Siódme, współpraca z interesariuszami angażuje różne grupy społeczne, nauczycieli, rodziców, pracodawców w kształtowanie polityki oświatowej. Ósme, monitorowanie postępów dostarcza punktów odniesienia do oceny realizacji celów edukacyjnych. Dziewiąte, konkurencyjność regionu przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności powiatu dla mieszkańców i inwestorów. Dziesiąte, zgodność z polityką krajową pozwala na dostosowanie lokalnych działań do ogólnokrajowych strategii edukacyjnych. Biorąc pod uwagę analizy, wnioski, rekomendacje, proponuję plan działań. To jest oczywiście plan działań, to jest propozycja, na ile to może zostać wdrożone. To oczywiście w dużej mierze zależeć będzie również od państwa. Ale plan działań mający na celu podniesienie jakości edukacji w powiecie. Bo po analizie jasno wynika, że w tym zakresie musimy podjąć pewne działania. I teraz tak. Punkt pierwszy. Opracowanie spójnej strategii rozwoju oświaty w powiecie. I tu by jako zadanie, bo wyznaczyłem, że tak powiem, obszar oraz zadanie. Zadaniem byłoby powołanie zespołu ekspertów, przeprowadzenie konsultacji z dyrektorami placówek, nauczycielami i rodzicami, opracowanie dokumentu strategicznego. Drugie. Wdrożenie programu poprawy wyników z przedmiotów ścisłych. Zadanie. Analiza obecnych metod nauczania. Szkolenia dla nauczycieli, wprowadzanie dodatkowych zajęć i kół zainteresowań. Dlaczego tutaj został położony akcent na przedmioty ścisłe? Dlatego, że już niedługo egzamin maturalny będzie uznawany za zdany, jeżeli uczeń otrzyma określony procent przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Na dzień dzisiejszy osiągane przez naszych absolwentów wyniki na poziomie rozszerzonym jest niestety niezadowalający i mógłby wskazywać na to, że ten procent zdawalności w przeszłości matur w ogóle bardzo by spadł. Trzecie, modernizacja wyposażenia i infrastruktury technologicznej placówek. Zadanie, audyt obecnego stanu wyposażenia, opracowanie planu zakupów, realizacja inwestycji. Czwarte, wdrożenie jednolitego systemu raportowania i zarządzania danymi. Zadanie, wybór odpowiedniego oprogramowania, szkolenia dla kadry zarządzającej, implementacja systemu. Piąte, program rozwoju kompetencji zawodowych nauczycieli. Zadanie, opracowanie planu szkoleń, organizacja warsztatów i kursów, monitorowanie efektów. Szóste, zwiększenie wsparcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zadanie, audyt obecnego stanu wsparcia, zatrudnienie dodatkowych specjalistów, szkolenia dla nauczycieli. Siódme, program aktywizacji rodziców w życiu szkoły. Zadanie, opracowanie planu działań angażujących rodziców, organizacja cyklicznych spotkań i warsztatów.
Ósme, wdrożenie innowacyjnych metod nauczania. Zadanie, szkolenie dla nauczycieli, pilotażowe, wdrożenie nowych metod w wybranych klasach, ewaluacja efektów. Dziewiąte, optymalizacja wykorzystania godzin dyrektorskich i zajęć pozalekcyjnych. Zadanie, analiza obecnego stanu, opracowanie nowych wytycznych, monitoring realizacji. Dziesiąte, rozwój współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami i instytucjami. I tutaj jako zadanie zostało wyznaczone organizacja spotkań branżowych, tworzenie programów stażowych, dostosowanie programów nauczania. Jedenaste, wdrożenie systemu monitorowania i poprawy jakości nauczania. Zadanie, opracowanie wskaźników jakości, regularne badania i analizy, wdrażanie działań poprawiających funkcjonowanie oświaty i jej efektów. Dwunaste, program rozwoju kompetencji miękkich i przedsiębiorczości uczniów. Zadanie, opracowanie programu zajęć, szkolenia dla nauczycieli, realizacja warsztatów dla uczniów. Trzynaste, ujednolicenie standardów opieki medycznej w szkołach. Zadanie, audyt obecnego stanu, opracowanie standardów, wdrożenie zmian. Czternaste, program wymiany dobrych praktyk między placówkami. Zadanie, organizacja cyklicznych spotkań dyrektorów i nauczycieli, tworzenie platformy wymiany doświadczeń. Piętnaste, opracowanie długoterminowej wizji rozwoju oświaty w powiecie. Zadanie, analiza trendów społecznych i gospodarczych, konsultacje z ekspertami, stworzenie dokumentu strategicznego. Na podstawie rekomendacji oczekiwanych, jaki jest oczekiwany efekt, jeżeli chodzi o po wprowadzonych zmianach. Jakiej oświaty chcemy w naszym powiecie? Właśnie, jakiej chcemy? Tutaj przynajmniej jest to jak gdyby moja wizja oświaty. I teraz proszę Państwa, obraz oświaty w powiecie po realizacji, po wprowadzeniu, zakładając, że wprowadziliśmy to, o czym przed chwilą mówiłem, to... Co my tutaj mamy? Spójna strategia rozwoju oświaty na poziomie powiatu z długoterminowym planem dostosowanym do zmieniających się potrzeb społecznych i gospodarczych. Wyrównany poziom jakości kształcenia między placówkami dzięki skutecznemu systemowi monitorowania i poprawy jakości nauczania. Nowoczesne technologie są integralną częścią procesu nauczania, wspierając innowacyjne metody edukacji. Znacząca poprawa wyników z przedmiotów ścisłych dzięki zoptymalizowanym metodom nauczania. Zwiększone zaangażowanie rodziców w proces edukacyjny, szczególnie w szkołach branżowych. Zmodernizowane wyposażenie we wszystkich placówkach ze szczególnym uwzględnieniem pracowni zawodowych. Efektywne wykorzystanie zasobów kadrowych i finansowych ze sprawnie działającym systemem zastępstw. Oferta edukacyjna dostosowana do aktualnych potrzeb rynku pracy z naciskiem na rozwój kompetencji miękkich i przedsiębiorczości. Kompleksowe wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Skuteczny system motywacji dla nauczycieli i uczniów wspierający ich rozwój i zaangażowanie. Efektywne wykorzystanie godzin pozalekcyjnych i dyrektorskich wzbogacające ofertę edukacyjną. Spójny system raportowania i zarządzania danymi we wszystkich placówkach. Spójny, to chcę podkreślić. Aktywna współpraca między placówkami w zakresie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Ścisła współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami i instytucjami wspierająca praktyczne aspekty edukacji. Zrównoważony rozwój placówek oświatowych uwzględniający zarówno potrzeby edukacyjne, jak i infrastrukturalne. Proszę Państwa, to są, myślę, że w tym momencie macie Państwo już jakąś wizję tego, jak jest. Jaki byłby stan oczekiwania, jeżeli chodzi o wizję oświaty i jaką drogą możemy do tego stanu dojść, tak? Natomiast chciałbym również tutaj Państwu krótką informację na temat finansowania oświaty, bo do tego Państwo również kiedyś zobowiązali naczelnika. W związku z tym ja również ten obowiązek chcę wypełnić.
Otóż sytuacja finansowa oświaty. Cały czas mówimy o roku szkolnym 2023-2024. Wydatki ujęte w rozdziałach oświata i wychowanie łącznie kosztowały 44 600 168 zł 78 groszy. Otrzymana część oświatowa subwencji ogólnej wynosiła 29 821 478 zł. Różnica między wydatkami a subwencją oświatową to 14 778 690 zł. Deficyt został pokryty ze środków własnych powiatu. Wszystkie jednostki otrzymały potrzebne środki finansowe na realizację swoich zadań statutowych. Z analizy arkuszy organizacyjnych i aneksów do nich można wnioskować, że w wielu przypadkach finansowano działania, które nie wynikały z ustawowego obowiązku i były dokonywane bez konsultacji z organem prowadzącym. Wszystkie inne szczegółowe informacje dotyczące ilości uczniów, oddziałów, kadry i tak dalej znajdziecie Państwo w tej informacji. Ja chciałbym w tym momencie swoje wystąpienie zakończyć. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to proszę bardzo. Jeżeli nie, to ja dziękuję. Jeśli są jakieś pytania do pana naczelnika, bo ja mam pytanie i prośbę. W związku z tym, że materiał jest analityczny, jest dużo wniosków, jest dużo propozycji, nawet trudno brzmiących nie dla każdego, kto się zajmuje oświatą, rozumiejącego te jakby pojęcia do zmian, żeby Wysokiej Radzie przygotować taki materiał o tym, o czym my tu mówimy. Mamy jednostki. Ja tu widziałem dzisiaj dyrektorów naszych jednostek i wydaje mi się, że dobrze byłoby, żebyśmy mieli, jaka jest charakterystyka, o czym pan naczelnik powiedział na końcu. Co to za szkoła, jakich uczniów kształci, jakie są kierunki, jaka jest liczba tych uczniów, bo jeżeli pragniemy dokonać zmian, bo takie tutaj padły propozycje, to powinniśmy wiedzieć, nad jaką materią się po prostu pochylamy. Ja wnikliwie, chyba dwukrotnie przeczytałem ten materiał, jest ciekawy, nowatorski, odnoszący się do bieżącej sytuacji, ale moim zdaniem w wielu miejscach brakowało też wyjaśnienia, bo są na przykład procenty egzaminów, ale zabrakło mi informacji, ile procent to jest egzamin zdany, a ile procent to jest egzamin niezdany, bo tego nie byłem w stanie, nie pracuję w szkole ponadpodstawowej, stąd ja na przykład nie wiedziałem, a chciałbym, żeby w tej informacji taka to się po prostu pojawiło. I mam pytanie też do pani starosty. Ta kwota 44 600 168, która jest na samym końcu tej informacji, to dotyczy roku poprzedniego szkolnego, tak, 2023-2024. Cała informacja skupia się na... A jaki jest plan na ten rok szkolny? Ona jest wyższa, ta kwota? Jeszcze nie wiemy, bo... Czyli jeszcze nie ma informacji, jaka będzie wysokość, jakie będą podwyżki, jakie będą wzrosty, to znaczy, kosztów? Na pewno finansowanie oświaty się zmieni, dlatego że zupełnie w inny sposób, nie będzie już subwencji, będzie zabezpieczenie, jak to się nazywa fachowo, zabezpieczenie... Na 25, no, tak? Tak, teraz. Na 25, proszę Państwa, sam sposób, jeżeli można. Można. Jeżeli chodzi o finansowanie potrzeb oświatowych, bo nie mówimy już o subwencji oświatowej, tylko będziemy mówić o finansowaniu potrzeb oświatowych. To, co różni, że tak powiem, obecny sposób finansowania od tego, który ma zostać wprowadzony od 1 stycznia 2025 roku. To krótko mówiąc tak, nie będzie subwencji w dotychczasowym słowa tego rozumieniu, ale będzie wprowadzony też właśnie finansowanie potrzeb. Co to będzie? Jak to się będzie naliczało? Krótko mówiąc, jest to dotychczasowy PIT plus CIT minus nowy CIT plus PIT
pomnożony przez wskaźnik 0,9 tysięcznych. Jest to tak zwany wskaźnik kalkulacyjny. Już możemy znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Finansów przelicznik finansowania potrzeb oświatowych dla wszystkich powiatów. I dla powiatu bartoszyckiego potrzeby finansowania oświaty są skalkulowane łącznie na niewiele ponad 100 milionów. Nowy system finansowania, ja od razu mówię, ja nie jestem Państwu w stanie wytłumaczyć jeszcze tego, ponieważ to wszystko jest nowe, świeże. Dwa dni temu bodajże prezydent podpisał dopiero ustawę, tak? Natomiast idzie na pewno zmiana finansowania. Porównując nową kalkulację z dotychczasową, wynika z niej, że otrzymamy plus minus 298 tysięcy więcej. Natomiast czy to pokryje? No nie pokryje na pewno. Ale jeszcze tylko zaznaczę, że plus wejdą jeszcze podwyżki dla nauczycieli. Także... Tak. Przyjęliśmy, że... Z czego nauczyciele się cieszą? Tak, będzie to też w granicach 1,5 miliona, ale to są wszystko dane szacunkowe, na szybko liczone, nieuzgadniane absolutnie z panem skarbnikiem, tylko ponieważ są informacje bardzo świeże i one wymagają analizy i szczegółowego zapoznania się. Jeżeli jeszcze można, to odnosząc się do tej informacji, proszę Państwa, czy to znaczy, nie chciałem zbudować negatywnego obrazu oświaty w powiacie. Nie taki był cel tego. Oczywiście, czy jest źle wszędzie i ten? Absolutnie nie. Szkoły wykonują swoje statutowe zadania. Wskaźnik zdawalności w zależności od placówki i czy robimy to odniesienia do szkoły podstawowej, jak w przypadku specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, czy zawodowego egzaminu w przypadku szkół zawodowych, czy też egzaminu maturalnego. Oczywiście one są różne i one nie są tak bardzo niskie, jeżeli chodzi o próg zdawalności. Natomiast jeżeli weźmiemy nasze osiągnięcia i Państwo tam macie statystyki, tak, jak gdzie jako powiat plasujemy się na terenie województwa. No niestety tutaj myślę, że mamy bardzo dużo do zrobienia, ponieważ jesteśmy w ostatniej, że tak powiem, dziesiątce, to znaczy jesteśmy od miejsca 18 w dół i w poszczególnych przedmiotach. Także jeżeli chodzi o poziom podstawowy, natomiast jeżeli byśmy się przyjrzeli poziomowi rozszerzonemu, no to nie jest wcale lepiej. No wymaga to na pewno innego podejścia, przeanalizowania, ale to jest na dłuższą analizę, spotkanie i tutaj wypracowanie jakiejś poprawy systemowej. I ostatnie pytanie, no niechby Pan powiedział, jak się współpracuje z dyrektorami, bo oni są tutaj dzisiaj gośćmi, to oni przygotowali ten materiał, przedłożyli, a Pan go opracował w formie tych punktów i informacji. Proszę jak coś mi dobrego pracuje, powiedzieć. Jak mi się pracuje, tak? Mam powiedzieć tak, swoje stanowisko. Tak, no bo 4 miesiące, 5 miesięcy Pan jest, to myślę, że już jakaś informacja zwrotna także dla Wysokiej Rady się powinna pojawić. Budujemy platformę współpracy i wzajemnego zrozumienia. Nie jest to na pewno łatwe, natomiast myślę, że tu stronę emocjonalną absolutnie trzeba odrzucić, bo ona tutaj nie powinna mieć miejsca, chociaż nie mam, z mojej strony nie ma żadnych tutaj negatywnych emocji. Natomiast na pewno musimy wypracować inne metody współpracy, aniżeli te, które obowiązywały dotychczas. Pewne przyzwyczajenia musimy zmienić. Z mojego punktu widzenia ja oceniam, nie jest potrzebna merytoryczna współpraca, krytyczne podejście, nie krytykanckie, ale krytyczne. I myślę, że to chyba wszystko. Ja dziękuję bardzo. Proszę, pan wiceprzewodniczący. Ale tu, no, musi pan tu się przesiąść. Szanowni Państwo, Panie Naczelniku, bardzo dziękujemy Panu i Dyrektorom za tą wiedzę. I ja myślę, że było tu wielokrotnie i w poprzedniej
poprzedniej Radzie też o tym rozmawialiśmy. Przede wszystkim tutaj bardzo Pan kładzie nacisk na współpracę i ja myślę, że my naprawdę musimy wypracować taki bardzo roboczy zespół, w którym będą te wszystkie uczestniczące strony, czyli my, radni, dyrektorzy, również grono ekspertów i ja myślę, że nawet ten biznes, czyli naprawdę to jest chyba ten klucz, gdzie tylko poprzez rozmowy będziemy mogli właśnie uzdrowić naszą oświatę, bo to jest chyba dla wszystkich najważniejsze. I ja myślę, że tutaj taki harmonogram już takiego zespołu, to myślę, że w najbliższym czasie pewnie powstanie i będziemy po prostu ciężko pracować. Bardzo dziękuję za tą informację. Pani starosto, bardzo proszę. Ja tylko chciałam powiedzieć, że nasza oświata nie jest chora. Nasza oświata funkcjonuje bardzo dobrze. My zrobimy tylko tyle, żeby po prostu podnieść, że tak powiem, rangę naszych szkół, bo to musimy zrobić. A naprawdę wszystko funkcjonuje bardzo dobrze i uzdrowienia nam nie potrzeba. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję panie naczelniku za tę informację. Nie widzę, nie słyszę żadnych pytań. No w tej chwili życzymy, żeby na podstawie tej informacji i oczywiście panie naczelniku upominam się o tą charakterystykę, żebyśmy wiedzieli z czym mamy do czynienia, jeśli chodzi o nasze jednostki, przekazanie do biura rady i rozesłanie paniom i panom radnym. Proszę państwa, przechodzimy do 7. punktu, dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach i będę punkt 7a, zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2024, a potem jest uchwała zmiany w budżecie powiatu na rok 2024. Wiem, że odbyła się komisja, która merytorycznie zajmowała się tą uchwałą, ale i druga komisja bezpieczeństwa, która była dzisiaj, też się tym zajmowała. Czy potrzebne są jeszcze jakieś wyjaśnienia pana skarbnika, bo tam zmiany są wcale nie aż takie znaczne? Nie widzę, nie słyszę, w związku z tym przechodzimy do głosowania. Odczytam. Projekt uchwały numer 10/62/2024 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 23 października 2024 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2024-2037 na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Jest informacja w 5 punktach dotyczących załączników. Treść uchwały, jak zawsze, jest bardzo rozległa. Nie będę jej odczytywał. Panie i panowie radni ją otrzymali. W związku z tym proponuję przejść do głosowania. Kto jest za treścią projektu uchwały przedłożoną przez zarząd? Dobrze, dziękuję. Informuję, że Wysoka Rada przyjęła uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2024-2037. Kolejna uchwała, uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2024. Odczytam te główne kwoty, które są podstawą treści tej uchwały. Na podstawie przepisów stosownych ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o finansach publicznych, Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Odczytam może te największe kwoty, które są istotne z punktu widzenia naszych finansów. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 2 607 747 20 zgodnie z załącznikiem numer 1. Dochody po zmianach powiatu po zmianach wynoszą 189 981 125 zł 141 zł. Dochody bieżące wysokości 128 028 292 41 zł. Dochody majątkowe wysokości 61 952 833 zł. I w paragrafie drugim zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę 2 607 747 20 zgodnie z załącznikiem numer 2. To było wyjaśnione podczas posiedzenia komisji. Wydatki powiatu po zmianach wynoszą 229 281 175 093 zł. Wydatki bieżące 137 206 261,51 zł. I majątkowe wydatki 92 074 914,42.
Pozostałej treści już nie będę odczytywał. Uchwała wchodzi w życie w dzień podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przechodzimy do głosowania tego projektu uchwały. Kto jest za? Tu nie ma dwóch. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Te dwie osoby nie oddały głosu. Jedna. Jest. Dziękuję bardzo. Informuję, że Wysoka Rada przyjęła projekt uchwały o zmianie budżetu na rok, uchwałę o zmianie budżetu na rok 2024. Mamy kolejną uchwałę numer 10/64/2024 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 23 października 2024 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Bartoszycki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Uchwała jest rozległa, bo wymienione są wszystkie przystanki i na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa pojawiła się informacja dotycząca chyba tam jeszcze dopisania dwóch pominiętych. Tak, tak, jakieś, to zostało chyba dopełnione, tak, w treści uchwały. Ja tam nie zapytałem, bo pani przewodniczącej nie było o opinię w tamtych uchwałach. Bardzo przepraszam za tą nieuwagę. A tutaj proszę o opinię w sprawie tej uchwały. Komisji na posiedzeniu komisji dotyczące uchwały odnośnie tej umiejscowienia przystanków autobusowych komisja jednogłośnie pozytywnie rozpatrzyła projekt tej uchwały. Bardzo dziękuję. W związku z tym przechodzimy do treści uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Bartoszycki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o transporcie, publicznym transporcie zbiorowym. Rada Powiatu uchwala, co następuje. Udostępnia się przewoźnikom i operatorom publicznym transportu zbiorowego w rozumieniu ustawy o publicznym transporcie drogowym możliwość korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Bartoszycki na warunkach i zasadach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Bartoszycki przez operatorów i przewoźników wykonujących przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat, stanowi załącznik nr 2 do uchwały. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Utraciła moc poprzednia uchwała Rady Powiatu z 24 lutego 2016 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem, w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Znajduje się tutaj dosyć długie uzasadnienie, tego nie będę odczytywał. Myślę, że możemy przejść do głosowania, chyba że są jakieś pytania co do tego projektu uchwały. Nie widzę, nie słyszę, proszę o głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw lub kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Informuję, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła tę uchwałę. Mamy kolejną uchwałę numer 10/65/2024 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 23 października 2024 roku w sprawie nawiązania współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw. Ona jest krótka, więc ją odczytam. Na podstawie artykułów przepisów ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf 1. Postanawia się nawiązać współpracę partnerską z powiatem Verden, miastem Verden, miastem Górowo i Ławeckie i gminą Górowo i Ławeckie. Do podpisania porozumienia o współpracy upoważnia się starostę. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Myślę, że może kilka słów można byłoby powiedzieć o projekcie tej uchwały. Pani starosto, bardzo proszę. Szanowni Państwo, jest to efekt naszej wizyty w miejscowości Verden. Jest to tak naprawdę odnowienie tej współpracy, ponieważ ta współpraca była
do 2020 roku, kiedy to Rosja napadła na Ukrainę i wówczas, ponieważ jeszcze jednym partnerem w tej współpracy był Kaliningrad, w związku z tym rozwiązano współpracę i do tej pory tej współpracy ponownie nie nawiązano. Pan starosta Wierden zwrócił się do nas z ogromną prośbą o to, żebyśmy odnowili tę współpracę. Myślę, że jest to dobry kierunek nawet dla naszych uczniów, którzy będą mogli wyjeżdżać, poszerzać swoją wiedzę i swoje umiejętności w mieście partnerskim. Także jest to efekt podpisania naszej deklaracji współpracy, którą podpisaliśmy w mieście Wierden. Natomiast teraz, jeżeli Państwo się zgodzicie, podpiszemy porozumienie już o typowej współpracy właśnie z miastem Wierden, z powiatem Wierden, z gminą Górowo i Ławeckie i z miastem Górowo i Ławeckie. Dziękuję. Kiedy jest potencjalny termin podpisania tej umowy? Termin podpisania planujemy w momencie przyjazdu, czyli w następnym roku na Dni Górowa, bo przeważnie właśnie partnerzy z Wierden przyjeżdżają, a więc będziemy gościli, tak, w połowie roku będziemy gościli tutaj dorosłych, którzy będą w miejscowości Górowo, natomiast młodzież, którą zajmiemy się my tutaj w powiecie bartoszyckim. Dobrze, bardzo dziękuję. Czy są jakieś pytania do projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie treść już odczytałem. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Kto się wstrzymał? Na razie jest 14 i jest 15. Bardzo dziękuję. Jednogłośnie Wysoka Rada przyjęła projekt uchwały o współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do też dużej uchwały, która została przedłożona przez panią dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Uchwała nr 66/2014 w sprawie Powiatowego Programu Działań na rzecz poprawy warunków życia osób z niepełnosprawnościami w powiecie bartoszyckim na lata 2024-2030. Pani dyrektor, myślę, że tak duży program wieloletni wymaga choćby powiedzeniu kilku zdań. Gdybym mógł poprosić panią dyrektor, pani starosto, mogę poprosić panią dyrektor, tak? Pani dyrektor, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, to jest kolejna edycja tego programu. Poprzednia była realizowana w latach 2014-2020. Mamy czteroletnią dziurę w związku z tym, że w latach 2020-2021 szalał COVID, w związku z tym niemożliwe było jakby procedowanie, opracowywanie programu. Brak było danych, brak było możliwości spotkania się zespołowego. Natomiast dwa ostatnie lata, 2023-2024, to były lata właśnie pracy nad projektem, nad programem zbierania, gromadzenia danych z różnych jednostek, które posłużyły do diagnozy. Diagnoza w programie jest bardzo szczegółowa i jest też bardzo ciekawa. Nie sposób jej streścić, także zachęcam Państwa do sięgania i spojrzenia na tym. Tam się rysują głównie tak naprawdę dwie tendencje, że społeczeństwo lokalne przede wszystkim się starzeje i wzrasta liczba osób niepełnosprawnych prawnie, czyli tych, którzy uzyskują dokumenty, tak, które stwierdzają ich niepełnosprawność, i w związku z tym zadania, które są czy powinny być realizowane, dotyczą między innymi takiego obszaru. Celem strategicznym, który sobie założyliśmy przy realizacji tego programu, jest wyrównywanie szans, aktywizowanie, budzenie aktywności i zmniejszanie obszaru wykluczenia osób z niepełnosprawnościami. Założyliśmy w
celu realizacji tego celu 5 priorytetów. Pierwszy priorytet to profilaktyka i ograniczanie skutków niepełnosprawności i to obejmuje głównie dzieci i młodzież, wczesne wspomaganie rozwoju i wszelkie dostępne terapie, które pomagają osobom z niepełnosprawnościami. Kolejny priorytet to rehabilitacja społeczna, szeroko pojęta, polegająca na aktywizowaniu społecznym, na organizowaniu różnych wydarzeń środowiskowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, ale nie tylko, bo też dla osób z otoczenia osób niepełnosprawnych. Kolejny priorytet to rehabilitacja zawodowa, związana głównie z aktywizacją osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy, nie tylko na otwartym, ale także na rynku chronionym. Mamy na swoim terenie zakłady pracy chronionej, mamy zakład aktywizacji zawodowej. Myślę, że gdyby chciał powstać kolejny, to również znalazłby miejsce na rynku, bo osób z niepełnosprawnościami, które pozostają nieaktywne zawodowo, jest ciągle dużo, a na otwartym rynku pracy nie mają szans na to, żeby takie zatrudnienie podjąć. Kolejny priorytet to wspomaganie rodziny wobec niepełnosprawności. Tu powiem sloganem, tak jak choruje jedna osoba w rodzinie, to choruje cała rodzina i wymaga wsparcia, wymagają wszyscy członkowie rodziny. I kolejny priorytet to tworzenie warunków do rozwoju partnerstwa społecznego i tu chcemy, jakby zakładamy uaktywnienie organizacji pozarządowych, które działają na lokalnym środowisku. Mamy dwa prężne, jedno w Bartoszycach, drugie w Górowie, ale też powstają nowe, które jakby mozolnie w tym swoim rozwoju idą do przodu. I mamy nadzieję, że właśnie te nowe, te małe stowarzyszenia, które dopiero raczkują, będziemy z nimi współpracować, tak jak z poprzednimi oczywiście i że będzie to dobra współpraca, która przyniesie efekty. Jako realizatorów tych projektów, tego programu i poszczególnych priorytetów zapisaliśmy właśnie organizacje pozarządowe przede wszystkim, ale też jednostki organizacyjne samorządów i powiatowego, i gminnych, i miejskich, ponieważ w swoich zadaniach statutowych te jednostki również mają założoną realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych. Ośrodki pomocy społecznej, gminne, miejskie, no oczywiście PCPR jako jeden z realizatorów i może też jako koordynator działań wynikających z tego programu, ale też Straż Pożarna, Policja, nasza poradnia psychologiczno-pedagogiczna. To tacy główni realizatorzy. Zapisaliśmy też źródła finansowania, do których należy przede wszystkim Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który wiele konkursów ogłasza i sporo środków przeznacza na działania takie dostępne właśnie dla samorządów, dla organizacji pozarządowych. Fundusze europejskie, które to nowe rozdanie, które też pozwala na kontraktowanie środków na działania związane z osobami niepełnosprawnymi. Zapisaliśmy budżet powiatu, bo myślę, że z czasem uda nam się zakontraktować jakby parę groszy na to, żeby właśnie tę aktywność naszych organizacji pozarządowych pobudzić poprzez zlecanie zadań drobnych na początek, bo też nie chodzi o nie wiadomo jakie kwoty, ale żeby po prostu te swoje drobne rzeczy miały gdzie sięgać. I oczywiście Fundusz Pracy, no i wszelkie inne, bo urzędy miast też czy gmin mają zagwarantowane środki, więc jakby we współpracy będziemy te obserwować, gdzie się pojawiają możliwości dofinansowania. No i zakładamy, że średnio co 2 lata będziemy monitorować, jak ten program jest realizowany, jak się to toczy.
jest on dosyć ograniczony, zadania są w miarę konkretne. Myślę, że większość zadań z tego programu uda nam się zrealizować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania od pani i panów radnych? Nie, dziękuję bardzo. Pani dyrektor. W związku z tym przechodzimy do głosowania. Uchwała numer 10/66/2024, tu błąd się choklik zdarzył, Rady Powiatu Bartoszyckiego z 23 października 2024 w sprawie Powiatowego Programu Działań na rzecz poprawy warunków życia osób z niepełnosprawnościami w powiecie bartoszyckim na lata 2024-2030 na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Zatwierdza się Powiatowy Program Działań na rzecz poprawy warunków życia osób z niepełnosprawnościami w powiecie bartoszyckim na lata 2024-2030 stanowiący załącznik numer 1 do niniejszej uchwały oraz harmonogram działań realizacji Powiatowego Programu Działań na rzecz poprawy warunków życia osób z niepełnosprawnościami w powiecie bartoszyckim na lata 2024-2030 stanowiący załącznik numer 2 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu oraz Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń powiatu oraz publikacji na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Jednogłośnie za. Wysoka Rada zagłosowała. W związku z tym przyjęliśmy program działań na rzecz poprawy warunków życia osób niepełnosprawnościami w powiecie bartoszyckim na lata 2024-2030. I ostatni projekt uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 99/426/2024 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON w 2024 roku. Czy do tego projektu uchwały są jakieś pytania? Jeśli nie ma, w związku z tym przejdziemy do głosowania. To są przepisy na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala co następuje i w uchwale Rady Powiatu z tego 23 lutego 2024 w sprawie określenia zadań dokonuje się po prostu zmian, które Państwu przedłożyliście, zostały przedłożone przez zarząd. Wszystko jest wiadome, wyjaśnione. W związku z tym myślę, że możemy przejść do głosowania. Kto jest za projektem tej uchwały? Dziękuję bardzo. Jednogłośnie. Bardzo dziękuję, bo wszystkie uchwały dzisiaj podejmowane przeszły jednogłośnie. Bardzo dziękuję. I chyba wyczerpaliśmy już porządek punktu siódmego. Mamy teraz punkt ósmy, sprawy różne. Bardzo proszę. Czy w sprawach różnych są jakieś pytania, wnioski, propozycje? Nie widzę, nie słyszę. W związku z tym przechodzimy do punktu dziewiątego. Zamknięcie obrad 10 sesji Rady Powiatu. Zamykam obrady 10 sesji Rady Powiatu. Dziękuję bardzo.